Okej, okay, witam ponownie. Jestem w tym samym miejscu, więc odgłos będą dokładnie takie same jak poprzednio. I otwieramy witchbooksa, który jak widać jest większy niż standardowo, natomiast jest lżejszy. Wiedźmy, czarodziejki, joginki, przed wami nasze wyjątkowe pudełko z medytacją czakralną. 6 rzeczy. Właśnie tu pamiętam, że tu jest akurat medytacja czakralna. Jakby nie wiem, czy jestem zainteresowana tym tematem za bardzo. Natomiast w sumie wszystkie kupuję witchbooksy, jak również słowiańskie, więc wiedziałam, że i tak kupię. I tu jest herbata Sansara. Biała herbata. O Boże, czy to pierwszy raz, kiedy pojawiła się biała herbata? Chyba tak. To jest w sumie moja ulubiona. I to ciekawe, że jest w języku polskim z lewej strony i w języku angielskim z prawej. W tych boksach jeszcze chyba nie było takiego rozdziału. Jest maliny liofilizowane, kwiaty pomarańczy i skórka limonki. To wygląda jak coś, co będę chciała wypić. I mamy kolejną pachnącą rzecz. Prana, naturalne mydło z malinami o zapachu białego piżma i konwali. Pachnie ładniej. Kurczę, szkoda ja używać. Pachnie dużo jakby neutralniej, przyjemniej niż tamto. Na tamto pachniało jak zioła, to jest... No w sumie tu ma być co? Mydło z malinami. Te maliny to tak biednie wyglądają tam z tyłu. Białe piżmo i konwalia. Bardzo mi się podoba, na pewno. Chyba żyję. Ej. To chyba są kamienie czakralne, zwane. Tak, z bawełny, woreczek. Dobrze, dobrze. Każda z czakr ma oczywiście swój symbol. Poza tym oczywiście, że ma różne kolory. Ale w sumie nie wiem, czy mi się podoba. Czy mi się podobają. Jakoś ta czerwień taka nieczerwona. Znaczy tak, ogólnie podoba mi się to, że mamy te czakry, tak? Tylko, że nie wiem, czy mi się akurat konkretnie ten projekt tak podoba. Czy nie wolałem bardziej, żeby były to kamyczki na przykład, niż takie, taki kształt. Ale woreczek jest na pewno dodatkowym plusem, bo woreczek z tego wszystkiego podoba mi się najbardziej. I na woreczku przy okazji mamy rozrysowane właśnie te kamienie czakralne razem z tymi kształtami, symbolami, które są na samych kamieniach, tak? Czyli jeżeli nie wiemy dokładnie, który powinien gdzie wylądować, no to możemy się sugerować obrazem z tego woreczka. Musi być świeczka. To nie jest świeczka. To jest świeczka. Okej. Dobra, wiem, że zmieniam zdanie, natomiast się nie było takiej wielkiej świeczki. I to jest świeczka sojowa. Tutaj też mamy wszystkie te kolory czakr razem z symbolami. Nie jest opisany zapach. Jest słodki, waniliowy. Trochę tutaj bym jadła lody waniliowe, natomiast muszą tak hałasować. Ale ta świeczka wyglądają. Natomiast jest tu chyba kwarc górski, tam kryształ górski. To w sumie nie wiem, co to jest. To może być nawet jakieś kadzidło żywiczne. I jest kawałek róży. I ten kamień to chyba trzeba będzie wycinać, a reszta to nie wiem.
Ładnie pachnie. Zastanawiam się, czy kolejne warstwy mają inne zapachy, czy to całość po prostu jest jakby jeden zapach, jedna świeca, tylko została ta warstwa zmieniona po prostu farbką. Ale ja mówię, tak wielkiej świecy jeszcze nie było. No więc jest książka. Medytacja czakralna. Jak samodzielnie usunąć blokady energetyczne i aktywować wszystkie czakry. I tu jest dużo kolorków. Dużo kolorków. Co jakby to ma sens, tak? No, zakładka nie, dziękuję. By to ma sens, bo w końcu mówimy o czakrach i też przyjemniej się czyta, jak mamy to wszystko tak ładnie podzielone. Ale jakoś się nie spodziewałam, że tyle kolorków. I coś jeszcze? Obraz. Skurczyły się mi moje krówki, bo nie dostałam ani jednej. Zasmuca mnie to. Gdybym miała gdzie to dać, to bym była bardzo zadowolona. Tutaj też mam te czakry z symbolami, przy czym ten symbol, który jest na czole u tej pani, jest tutaj. Noni. I jak mówiłam, nie jestem ekspertem od czakr, ale że nawet tego nie zauważyłam, że kolory są inaczej, to też trochę obciach, bo jakim sposobem? To jest zupełnie na odwrót niż tutaj. W ogóle co za dramat. Nie wiem, czy to jakaś, nie wiem, oryginalna inwencja twórcza, czy o co chodzi, ale kolory są w odwrotnej kolejności. Chyba nie jestem zadowolona z tego pudełka, chociaż to jest po części związane z tym, że nie jestem zainteresowana za bardzo czakrami, ale przeczytajmy najpierw, co jest oficjalnie w paczce. Więc książka, ekskluzywna świeca. A nie, patrzcie, każdy jej kolor odpowiada za inną czakrę, a nawet inaczej pachnie. O. Herbata, czakry w lnianym woreczku. Wait a minute. A mi tu mówią, że bawełna. W końcu len czy bawełna. Obraz na płótnie, ekologiczne mydło. Tak. Więc jakby, biorąc pod uwagę, że to jest witchbook, to się spodziewałam czegoś troszkę innego. I oczywiście świeca, bardzo mi się podoba. Bardzo podoba mi się też ten przynajmniej zapach z wierzchu i to, że ona jest inna niż te świece, które normalnie są, bo jest większa. Książka oczywiście oceniam się tylko pod względem zewnętrznym, tak, projektu. To mi się bardzo podoba, ale nie wiem, jaka jest w sumie, jeżeli chodzi o treść jeszcze. Herbata mi się bardzo podoba, bo jest biała. To mydło również mi się podoba. Podoba mi się woreczek, czakry w środku już tak średnio. Może się zdecydujmy, czy to jest bawełna czy len też przy okazji. To jest czymś, czego bym się nie spodziewała w tym boksie i jakby wolałabym wymyślić na coś innego w sumie, na coś bardziej praktycznego związanego z tematem, niż na ten obraz, który nie wiem gdzie co dam, nie se wsadzę, bo chyba se miałam gdzie wsadzić go. Ale to jest mój prywatny problem. Pewnie są osoby, które będą 100% zadowolone z tego. Ja no niestety nie jestem. Więc takie znowu niedosyt został. Może to przez krówki. Tak, gdyby były krówki, byłabym bardzo zadowolona. Nie, ale bez tego obrazu nie było. Można by coś fajnego tutaj dołożyć. Wolałabym figurkę nawet. Ale mam ból dupy. O, dobra, więc kończę. Oczywiście zostawcie w komentarzach swoje opinie na temat tego boksa. Czy zgadzacie ze mną, czy absolutnie nie. I oczywiście zapraszam do subskrypcji i łapki w górę. Z okazji moich urodzin, które gdzieś w międzyczasie są. Dobra, pa.